Już widać nie tylko światełko, ale światło w tunelu przebudowy ulicy Jagiellońskiej. Dwa z trzech tego typu obiektów na całym odcinku Nowej Jagiellońskiej są już prawie gotowe. W wypadku jednego obiektu trwa opracowanie nowego sposobu zabezpieczenia sąsiedniej skarpy. Ten, najbardziej imponujący tunel, będzie miał za zadanie bezkolizyjne rozprowadzenie ruchu lokalnego. Nad tunelem będzie okazałe rondo. Pod spodem idzie główny ślad przebudowanej Jagiellońskiej. Jedną częścią tunelu już odbywa się ruch, druga jest już prawie gotowa na przyjęcie samochodów. Tego problemu nie mają pociągi, które przejeżdżają nad Jagiellońską. Dwa tory wiaduktu kolejowego są już gotowe, za to pod spodem praca wre. Drogowcy układają warstwa po warstwie kruszywo pod przyszłą jezdnię. Kiedy zakończą ten etap, zostanie wylanie grubej warstwy asfaltu i na koniec cienkiej warstwy ścieralnej. Prace ziemne stabilizują zbocze okolic wiaduktu kolejowego. Trwa też budowa murów oporowych oddzielających lokalną ulicę od przebudowywanej Jagiellońskiej. W tym rejonie drogowcy nie zapominają też o pieszych i rowerzystach. Powstaje chodnik i droga dla rowerów, która docelowo ciągnie się od skrzyżowania z Giedroycia do granic miasta na wschodzie. Kompleksową przebudowę Jagiellońskiej nie ominęły niespodzianki związane z tym, co drogowcy zastali pod ziemią. Najpierw sporym problemem był nieujęty na mapach kanał burzowy, teraz skarpa przy jednym z tuneli. Do tego pandemia i letnie ulewne deszcze, które nie pomogły w szybkim budowaniu. Wybudowana od podstaw Jagiellońska będzie gotowa na wiosnę przyszłego roku.